Till, over here! Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mario Kobragi, a to jest kolejny materiał z gry Resident Evil 3 Remake. Na poziomie trudności hardcore gra na 100% ze wszystkimi znajdźkami i sekretami. Jak dobrze wiecie, w poprzednim materiale kolejny raz uciekaliśmy Nemesisowi jako Jill poprzez pociąg metra. Udało nam się to prawie, ale niestety Nemesis wbił się do pociągu, zabił dowódcę Umbrelli, jednego z tych szturmowych oddziałów Umbrelli, a raczej to są chyba koniki doświadczalne, a może mi się to wydawać, albo chłopcy, po prostu chłopcy od innej roboty. Teraz wcielamy się w Carlosa, czyli Ala, słuchajcie, partnera naszej bohaterki z oddziału właśnie owego Umbrelli i będziemy sobie eksplorować legendarny posterunek policji, dobrze znany z drugiej części, kiedy zwiedzaliśmy go w postaci Leona Kennedy'ego oraz Claire Redfield. I mamy znaleźć owego Brada. Zwróćcie uwagę, taka ciekawostka, że tutaj są te kroki policjanta, którego nadal nie wiem jak go się nazywa, ale dobrze znanego ze poprzedniej odsłony. Tutaj pokraczył się, ja nie wiem jakim cudem on w tak krótkim czasie tutaj tyle kroków zrobił, nie? Miał aplikację na tym, na smartfonie, a ja wam to mówię. Sobie liczył kroki. Dobra, teoretycznie tutaj coś jest. Bo tutaj mamy się udać, to jest jedyne przejście. No właśnie, mamy jakiś dokument. Przypisy dotyczące identyfikatorów. 16 września 1998 roku. Każdy funkcjonariusz otrzymuje własny identyfikator. Od teraz ten sam, przepraszam, identyfikator będzie służyć do otwierania wszystkich skrzynek. Identyfikator nie wolno udostępniać, należy korzystać z niego z rozwagą. Utratę identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić administrator RPD Recon City Police Department. No tak. Gonna need a Star's ID to crack this open. Pewnie wiem, gdzie go możemy znaleźć. Tutaj może być ciekawo. Powiem wam. Sobie może karabin. O nie. What the hell was that thing? Lizacze. Teraz akurat widzimy, co się stało z gliniarzami. Super. Powiem szczerze, bo jako posterunkowy, że tak to ujmę, Leon Kennedy, widzieliśmy ich truchła, ale nie widzieliśmy, jak zginęli. No to teraz to zupełnie dwie nowe pary kaloszy, że tak to się wyrażę. Nie mógł być Carlos, niestety. Oczywiście Leon podejdzie do tego ciała i je tutaj oprze o ścianę. Nasze zadanie jest niestety inne. Ciekawe, czy mi starczy amunicji, żeby tu coś pokonać. No po prostu będziemy biec jak na speedrunach. Powiem szczerze. Trochę tego tutaj mamy. Też nie ma. Here we go. O, patrz. Dobra. Próbuję go minąć. Kur, zapiał, za wolno. Dobra, na szczęście nasz przyjaciel jest bardziej wytrzymały. Ujo, pierdykam.
uciekaj. Jak to wygląda? T, you copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty. All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. No, nie chciałbym się za bardzo tracić na niej amunicji. Choć coś tam możemy znaleźć, ale... Znaczy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja tam się wracał. Dobra, amunicja do karabinu. Ciekawe, co tam może być. Kusi mnie, żeby zajrzeć, ale... Ale nie. Najpierw ogarnijmy temat tutaj. To jest zamek. Możemy otworzyć. I tutaj co jest? Większe pomieszczenie, do którego nie mam dostępu. Oczywiście będzie miał dostępu Claire Redfield, bo pamiętam, potrzebny był klucz z tym symbolem. Dobra, później wchodzimy albo na lewo, albo na prawo. Można wejść na prawo, zobaczyć najpierw. Kurde, zapiał. Pięknie. Pięknie. Nie udało się! Nie pięknie! Dobra. Robimy w takim razie połącz. Cyk. Użyj. Cholera, nie zauważyłem go w ogóle! W ogóle mi nie pykła ta akcja. Cholerny świat. Ojej! Ja pierdzielę! Siaduj. Pięknie. Nie udało się, dobra, już po mnie. Niestety. Kurczę, nie wiem jak się nauczyć tych uników, czy tych ciosów. W ogóle mi nie idzie. Masakra. Dobra, spróbuję jeszcze raz to ogarnąć, ale tym razem zombie zraniony w nogę jest jeszcze wolniejszy niż zwykle. Aha. Spróbuję to ogarnąć, ale tym razem po cięciu. Przeładuję sobie pistolet. Tam była podpowiedź, że jak strzelimy przeciwnikowi nogi, to go spowolnimy. To jest ciekawy... Ciekawa podpowiedź, no spróbuję teraz przed drugim podejściu tutaj ogarnąć temat. Kurwa mać! Przejść tutaj. Nie mamy klucza nadal. Strasznie tutaj dużo jest. Nie wiem się. Ojej, chwila. Nie chcę się z nimi walczyć, to jest w ogóle nieopłacalne moim zdaniem. A trzeba się nauczyć tych uników czy tych kontr. Imię, nazwisko Rodley Gray, zawód niezatrudniony, wcześniej elektryk. Zarzuty: nielegalne konstruowanie i lub posiadanie materiałów wybuchowych. Szczegóły zajścia. W dniu 18 września 1928 roku zaobserwowano dziwne zachowanie podejrzanego pod adresem 144... O nie, jest na kartki znowu. 1442 Box ST. Przeszukanie wykazało, że podejrzany miał przy sobie niewielkie ładunek wybuchowy, a w wewnętrznej kieszeni miał detonator czasowy. Na tej podstawie aresztowano go pod powyższymi zarzutami. W jego domu znaleziono jeszcze 20 ładunków domowej roboty na różnych etapach ukończenia. Podejrzany był mocno wzburzony i nie w pełni władz umysłowych.
na początku przesłuchania mówił nerwowo. W pewnym momencie przesłuchania trzeba było przerwać ze względu na wrzaski podejrzanego. Po wznowieniu przesłuchania podejrzany wygłosił następujące słowa: nie zrobiłem tego dla siebie, tylko dla was. Dlatego nikt nie rozumie. Trupy atakują z ciemności. Nadciąga burza, ale personel na nic się nie zda. Muszę wszystko wysadzić, bo grozi wam nie tylko deszcz, muszę zdobyć więcej bomb. Nadchodzą, będą tu wkrótce, trzeba się spieszyć, spalić ich, spalić trupy, spalić na popiół. Podczas przesłuchania podejrzany zaczął wstrząsać silne dreszcze, po czym znów zaczął krzyczeć. Zakończono przesłuchanie podobno i podano mu środek uspokajający. Uwaga, ze względu na niestabilny stan emocjonalny podejrzanego, jego zaznania za chwilą ulegają zmianom. Jego deliczny stan uniemożliwił nawiązanie rozmowy. Czekamy na wynik badania lekarskiego. Zdaje się, że materiały wybuchowe znalezione przy podejrzanym i w jego domu są wyjątkowo silne. W ramach środków ostrożności z jednego z detonatora wyjęto baterię i zabezpieczono jako materiał dowodowy. Baterię umieszczono w pokoju z depozytami. Przechodzący przez panią boss West Darker. Depozyt. Cała chłama tu idzie. Całe towarzystwo. Zapiał! No nie idzie mi w ogóle. Nie, przejebiemy to. Idzie strasznie, powiem. Naprawdę idzie strasznie. Widzimy się pocięcie, jak to ja w miarę ogarnę. Może jak to Toster mówił w Doomie, Tetnalu, załączymy sobie bez żartów mode. Może jakoś lepiej to mi będzie szło, bo wtedy się nie odzywam, widzicie gameplay. Po prostu szlak mnie jasny trafi dzisiaj. Także widzimy się po cięciu, jak w końcu zacznę ogarniać tą całą zawieruchę z tymi przygłupimi zombiakami. Okej, słuchajcie, jakoś tutaj poszło, ale nie jestem zadowolony, w ogóle nie jestem zadowolony, nie umiem w ogóle robić uników, straszny to jest. Jezus, niby dobry gracz, a taki przyjebany, zły jestem strasznie na siebie. Jak tak sobie dzisiaj gram. Imię, nazwisko Rodley Gray, zawód niezatrudniony, wcześniej elektryk, zarzuty nielegalne konstruowanie i lub posiadanie materiałów wybuchowych. Dobra, to akurat czytałem. Okej. O to chodzi, że tutaj była gdzieś roślinka. Dobra, mam teraz zieloną połącz. Możemy sobie to wykorzystać. Dobra, zobaczyć mapę. I co tutaj mam w ogóle zrobić? Dobra. Jest safe, nie jestem w stanie go też otworzyć. Przeładuję pistolet, ale tutaj cały czas mi wyłażą gnojki. Mojemu łeb rozwaliło. Przeładuj. Przeładuj. Dobra. Weź pistolet. No
prawdopodobnie wstała definitywnie. Ale ja przynajmniej trochę spokoju sobie uzyskałem. Teoretycznie no nie wiem czego wykończać. No tutaj jest zagadka. No tutaj też nie przejdę. Tu przejdę tym razem Leon Kennedy. Kurczę. Nie chcę mi się z tobą, o nie. Kurde, no nie, no i widzicie, nie zdążam w ogóle zrobić unik. Idzie kolejny. Dobra, może sobie przejdę sobie tu. No i widzicie, teraz nie trafiłem. Jezus, jakie to jest lamerstwo. To jestem taki, jak jest taki dzisiaj do dupy. Jestem w ogóle niezadowolony ze swojego gameplayu. Zero, po prostu kompletnie mi nie idzie. Mamy kolejną notatkę. W ogóle wyłączę sobie licznik. Jezus, jaki to... Tak, jestem dzisiaj zły. Źle mi to wszystko idzie. Notatka wewnętrzna. 22 września 1998 roku. Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Safe termoodporny z szyfrem 3-cyfrowym. Super. Przeniesiono z biura Stars 2F do zachodniego biura. Wiem gdzie on jest. Kombinacja. Po odebraniu należy niezwłocznie zmienić kombinację. Dział napraw i konserwacji Raccoon City PD. Co? 9 prawo. 9, 15, 7. W lewo, w prawo, lewo. 9, 15, 7. Dobra, to mamy zapis, który jest też dobrze znany z poprzednich rezydentów. Okej, chyba twórcy wiedzieli, że raczowi nie za bardzo będzie szło. Dałem tutaj pod drugą jeszcze zieloną roślinkę. Znaczy, nie wiem, mi się wydaje, że lepiej wszyscy sobie radzą. Lepiej sobie, słuchajcie, radzicie niż ja. Mi to w ogóle dzisiaj nie idzie. Może dlatego, że jak zwykle siadam, wiecie, do nagrywania po pracy. A to nie jest dobry, słuchajcie, okres nagrywania, czegokolwiek. Tutaj mamy ciekawego. Pamiętamy, że tutaj oczywiście bawił się Leon. If cameras killed those things, I'd be set. Gdyby aparaty zabijały te spory, byłyby po sprawie. Super. To czemu to była ikonka interakcji, możesz mi powiedzieć? Może dlatego, że Jill, znaczy Jill, Leon lub jak nie tam było, Claire, może go używali. Ale nam to się raczej nie przyda. Dobra, gdzie zapisaliśmy? Trochę amunicji zdobyłem. Teraz tak. Muszę dostać się do tego sejfu znowu. Tam może być kilka fajnych fantów. Dobra, przeładuj. Nie wierzę po prostu. A, jeszcze się wróciłem. Super, czyli oni tutaj zaraz też przyjdą. Dawaj. Przechodź. Dobra, bo już zapomniałem ile to, jak to było. Notatka. 7 w lewo. 7, 15, 7. 9, 15, 7. 9, 15, 7. 9. 15. 7. Okej.
Dodatkowa torba, to było do przewidzenia. Nie mi się w ogóle tutaj nie przyda. No nie. Wdechniesz w końcu. Przydałoby się ich tutaj wymanewrować. No ale nic. Ciekawe, co tutaj mam zrobić. A, identyfikator. Dobra, czyli co? Tutaj tak naprawdę możemy jeszcze sprawdzić te drzwi lub iść schodami. O Jezus! Się wystraszyłem. Dobra, czyli tutaj też nic nie zrobimy. Zapiszę sobie oczywiście, bo w miarę poszło. Ale ogólnie idzie słabo. Może tutaj w tym elemencie już trochę szczęścia miałem, ale tak to w ogóle nie czuję. Nie czuję tej rozgrywki, to jest ten problem. Dzisiaj w ogóle rozjeżdża mi się to wszystko. Dobra. Licznik idzie. Oczywiście znowu stanął. No i co? Schodami mi tylko zostało iść. Gdzieś długą roślinkę też widziałem. Ale nie wiem, czy warto się wracać. Gdzieś ta roślinka była. Albo i nie, bo tylko po drodze wszystko mijałem. Ale gdzieś, kurczę, połączyłem chyba jedną z drugą. Albo mi się myli z poprzednim odcinkiem, jeszcze grałem Jill. Już sam nie wiem. Także się nie będziemy ryzykować. Pójdźmy na górę. Tak nie jest źle, no. Dwa ciosy przynajmniej, żeby nas zabić. Minimum. Carlos, the Star's office is up ahead. Copy that. No tak. Okej. Prysznic i biuro Stars. Coś tu już śrubie kogoś, bo słyszę. Oh, for fuck's sake. Why is it blocked? Wiadomo, musimy przejść od drugiej strony. Pamiętacie ten moment chyba tutaj był, że Nemezis rozwalił ścianę? Nie pamiętam już. Którymś tutaj łaził on. Okej, zajebiste szyfry, których w ogóle naprawdę nie ogarniałem. Chyba, że tutaj się dowiemy czego, coś ja, co jak. Liścik do przyjaciela. Hector, jeśli to czytasz, ja już nie żyję. Jeżeli usłyszysz dźwięki dochodzące z szafki, nie otwieraj jej, proszę. Gdy byłeś na patrolu, cały czas próbowałem się przedostać na drugą stronę. Największą szansę mamy chyba z ładunkiem wybuchowym. Udało mi się skleić całkiem niezłą bombę, ale nie mamy baterii do detonatora. Mógłbym przysiąc, że wysłałem jedną do pokoju z depozytami, ale on jest zamknięty z depozytami. Sprawdzałem. W zeszłym tygodniu potrzebujemy tych baterii, żeby rozwalić ścianę, więc poszedłem na górę cię szukać, bo wiem, że masz klucz do pokoju z depozytami. Gdy wychodziłem z łaźni, zaatakowali mnie. Jeden mnie ugryzł. Staram się porządnie oczyścić ranę, ale czuję się coraz gorzej. Mam nadzieję, że nie umrzę. Nie muszę ci tłumaczyć, nie umrzę. Jezus. Dlaczego masz nie otwierać tej szafki? Nie martw się o mnie, dobra? Po prostu zbieraj się stąd jak najszybciej. Twój kumpel Wes. PS. Nie martw się o te 600 dolców, które ode mnie pożyczyłeś. Niech to będzie prezent z okazji przeprowadzki. Powodzenia, stary. Wes. Zbóż ścianę prysznica. Wes. Jak dobrze pamiętacie, to są inicjały. Ale nie ma W. Ale jakbyśmy pokombinowali trochę. Het. Też nie, chyba że od tyłu. Nie. Powiem szczerze. Hector.
S, no S nie ma. WS. Sprawdzałem, jeszcze raz mogę sprawdzić, ale nie ma na W. Dobra, trzeba będzie kojarzyć fakty. Chyba, że jeszcze mam jakąś inną notatkę. Hector Rodney, to był podejrzany. Zachodniego biura, to ogarnąłem. Dobra. Better not. Jednak nie. Super. Tutaj też nic. Tutaj mamy roślinkę. Super. Sobie ją od razu połączymy. I użyj. Może co? A nie, 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 nie używaj. Szkoda. Tą ścianę muszę zburzyć. Tylko nie mam czym. Choć detonator jest, ale nie ma baterii. Tak dobrze wywnioskowaliśmy z tej notatki. No to tu jestem tak naprawdę w... A nie, nie jestem. Bo jest jeszcze Stars. Biuro Stars. No dobra. Tutaj oczywiście będzie informacja, że nie mam baterii. No nie, urządzenie elektryczne. Ale i tak musimy je połączyć. Okay. Guess we'll be doing this the explodey way. Chyba, że to urządzenie połączymy z tam, z tamtym, tamtą teczką elektroniczną, która była w tamtym biurze, gdzie było tyle zombiaków. To naprawdę jest trochę tych przejść. Ale ja... Spróbuję zejść, słuchajcie, na dół. No dobra, tamten łazi. Zapiszę grę. Na wszelki wielki. Ktoś tu jest? Czy tamtego za ścianą, słychać? Tamtego za ścianą. Dobra, na wszelki wielki zapiszę jednak. Na tym samym slocie mi się wydaje, że to będzie dobry moment. No trzeba na tego gnoja uważać. Nie wiem, gdzie on jest. Patrzył on tu za plecami, nie? Cyk, i Maru zjebał. Jak zawsze zresztą. Jest tu. Dobra, udało się go wmanewrować. Gdzie było to przejście? Tutaj nie. Tu? Nie. Czy ty gnoi tutaj trochę? Chodź. Dobra, mogę tego użyć tutaj. Tyle w temacie. A już myślałem. O, a przynajmniej tego mogę tutaj manewrować. Zobaczcie, tutaj też nic nie ma ciekawego. No oprócz tego sekretu tutaj z tą skrzynią, ale... Jakiś nic nie jestem w stanie ogarnąć. O, czyli co, pozostaje nam tak naprawdę wejście tam na górę tymi schodami. Nic innego. Że tu mi ten łazik, gnojek. Tak naprawdę... Mamy iść, tutaj wyjdziemy i od razu... Prawo. Dobra, jakoś łatwo udało się go wmanewrować. Dobra, nie zapisuję. Tutaj nie ma sensu. Pójdźmy sobie górą. No właśnie. Cały czas słyszę, jak ktoś kogoś śrubie. A ty sobie tak tutaj... Tak sobie tak... Odpoczywasz, tak? Kurwa, zapiał! Super, stary. Cieszę się jak dziecko, że się poznaliśmy. Wiesz co? Mam cię dosyć. Naprawdę.
super, już nie mam, nie mam czym się leczyć. Do kolejne stanie. Klucz. Czy nie zwróciłem uwagę do jakich drzwi? Też na pewno w stanie, to nie ma opcji, żeby nie. Może spróbuję z niego strzelić. Kolejna roślinka. Super, tylko ja tylko no stop tracę. Kolejny szyb. Dobra, teraz trzeba skojarzyć. Gdzie są drzwi z tym symbolem? Obejrzyj. Klucz do pokoju z depozytami. Depozyt. Dobra, to już wiem. Okej. Tu gdzieś słyszę tą zabawkę do przestrzelenia. Albo mi się zdaje. Jest taki dziwny dźwięk, wiecie, jak podchodzić do tego sekretu. No, ale go nie widzę w ogóle. Są straszne dźwięki, naprawdę. Dałbym w głowę, że gdzieś słyszę tą zabawkę, ale jej nie widzę. I to jest najlepsze w tym wszystkim. Dobra, to zostawimy na później. Tą zagadkę z archiwum X. Czy tak to ujmę? To naprawdę definitywnie słyszę tą zabawkę. A jej nie widzę, gram na 100%. Ja muszę mieć je wszystkie. Dziwne. Chyba, że gdzieś jest po drugiej stronie. Może być taka sytuacja. No nic. To nic jestem w stanie ogarnąć. Chyba, czyli znowu muszę zejść do depozytów. Gra nam się dziwo zapisała. Wcale mi się to nie podoba. Zejdę sobie powolutku. Tutaj też są zagadki, ale mnie one interesują w tym momencie. Teraz bym sobie grę zapisał, ale na innym slocie. Moim błędem jest to, że zapisuję cały czas na jednym, bo tracę cały czas życia. Chyba, że tutaj gdzie jest ta zabawka i słyszę ją tam na górze. To może być ta opcja. Dobra, wejdźmy, zapiszmy sobie. Hardcore, tak? Tak. Ale tej zabawki, tą zabawkę byśmy od razu słyszeli. A ja tutaj nic nie słyszę kompletnie. Także to jest ten problem. Dobra. No nic. Mam sobie pistolet. Dobra. Przeładuj. Choć mogę go wykończyć nożem. Spróbuję. Aaaa! Suko. Dobra. Znowu sobie zmienię na karabin. Dobra. Staram się nie biegać raczej. Bo mi to dzisiaj w ogóle nie idzie. Oj! Ja pierdzielę. Dobra, ale mnie wyruchał. Dobra, użyj. Kolejny zombiak, super. Oj. Wyposaż. Raz, nóż.
A Jezus, nie! Jezu, gram jak ostatnia Leja, naprawdę tutaj. Powiem wam szczerze, aż mi się chce wczytać punkt kontrolny, ale tego nie zrobię na razie jeszcze. No bo wiecie co? To tą zabawkę chyba słyszałem. Przestrzelę ją. Dobra, zrobimy tak. Załaduj grę. Bo chujowo poszło, naprawdę tak chujowo poszło, że... Och. Wezmę sobie pistolet. Dobra, ładny headshot. Weźmiemy sobie ten granat rozbłyskowy. Dobra. Użyj. Nice. Patrzcie, jak nie zaszedł. Do tego rozwalić z pistoletu. Dobra, nóż. Dobra, uciekamy. Pistolet, przeładuj. Ładnie, znowu. Dobra, teraz zdecydowanie lepiej to poszło. Teraz sobie zioło, już mam dwa. No dobra, tu już jest lepiej. Dobra, co ja tutaj mam zrobić? Kurczę, spotkaliśmy lizacze znowu. Cholera. Jak one to na dźwięk reagowały? To znaczy nie mogliśmy biegać chyba, tak? Coś w tym stylu. Ale co ja mam tu wpisać? Czekajcie. Numer szafek 104. A zanowiczycie będzie brakowało tych przycisków. A ogólnie 104 jest. 104. Enter. Dobra, mamy baterię. Ale coś jeszcze tutaj mogę otworzyć. 106. Enter. Też się otworzyła amunicja. Tą baterię sobie później zbierzemy, bo zawsze w grach jest taki mechanizm, że jeżeli coś związanego z jakimś zadaniem, czy jakiś tam zdobędziecie jakiś przedmiot fabularny, wtedy coś wam się odpala. Jakaś wredna kartcenka czy coś. 109, granat. 109. Chodzi we wszystkie przyciski mamy. Może dlatego, że te brakujące pociski będziemy szukać już w kampanii Leona lub Claire. Dobra, granat. Come to papa. Chodź do tatusia, no jasne. Coś jeszcze mogę tutaj znaleźć. Ale nie może być już tak kolorowo. Ładnie. To co? W takim bądź razie bierzemy tą baterię. Dobra, baterijkę już mamy. I teraz tak, połącz. Standardowa bateria 9V. Okej, mogę wam pokazać. I tutaj mamy średniego rozmiaru urządzenie elektryczne. Dobra, połącz jedno z drugim. Dobra, detonator. Dobra, klucz możemy już wyrzucić. Nie przyda się. Tak, mamy ikonkę kosza, także sobie na spokojnie wyrzucimy. I co teraz zrobić? Tamten gnojek tam jest. Przeładuję sobie pistolet. Dobra, wiadomo, że on reaguje na dźwięk. Jeżeli coś by się stało, to mam granat.
źle w temacie. Trzeba się przedostać na lewo i do sejfu. Nie biegamy. O, szafka numer 3F. Dobra. Szafka numer 3F. Na trzecim piętrze, rozumiem. Czy gdzieś jeszcze są takie fajne elementy, gdzie mógłbym je pominąć? Szafka 3F. No nie ma, no dobra. Zobaczymy, na razie nie biegamy. Jak mówię, na lewo. I na schody. Biegamy. Jak najmniej się poruszamy. Teraz biegamy. Jest! Dobra. Dobra, zapiszmy, słuchajcie. Dobra, na spokojnie. Jaka była ta szafka? Numer? DCM. D. CM. Dobra, amunicja. I teraz musimy wysadzić tą ścianę chyba na 2M, nie? Ta muzyka to. No jest klimacik. Chyba jest zombiak, ale może mu znowu walimy kontrę. Pięknie. Dobra, czaję, czaję. No, nie jestem zadowolony w ogóle z tego gameplayu. Ale kontra już zaczyna mi wychodzić. Carlos, I need a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Dobra, tutaj nie mamy szybko tutaj z szafki, nigdzie nie znalazłem. Tutaj gdzieś jest. Jezu, co za muzyka, jaki klimat. Dobra, dawaj. Użyj. No to na pewno. Dobra, i co teraz muszę zrobić? Znać biuro Brada. Wow, tego się nie spodziewałem tutaj. Ja pierdziele, ile jest tutaj. Jeszcze co, wylecz się. Połącz. Użyj. Cholerny świat, mamy gnoja. No i po mnie. Dawaj. Jest. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Yeah. Like him already? Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. No, właśnie. That's not our call to make. That's Mikhail's call.
I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Dobra, słuchajcie. To jest. This will take some time. Look around, see if you can find anything useful. Patrzcie, że doktorek ma podważające dowody na to, obciążające umbrelę, że to oni tak naprawdę za wszystkim stoją. Szkoda, że tutaj mam dopiero zieloną roślinkę. Ale gdybym jej nie użył, znaczy nie połączył tych zielonych, to bym zginął. W ogóle miałem dużo szczęścia, że udało nam się to przeżyć. Nie spodziewałem się w ogóle tylu zombiaków. No na farcie, zdecydowanie. Ale przynajmniej ogarniam ten unik. Jak mówię, trzeba go zrobić szybciej niż w wypadku, znaczy ten atak naszego bohatera. Chyba zdecydowanie szybciej to zrobić niż w wypadku Claire. Jezus, tam będzie się Claire z Leonem mylić, kurczę, z tymi bohaterami tutaj. Człowieku, nagrywaj więcej gameplay w czasie przyjścia z pracy. Nie ma. Liczę, muszę liczyć na to. Znajdź Brada. Muszę liczyć na to, że po prostu gra mi to zapisze. Bo tutaj zakończymy, słuchajcie, ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do kolejnego. Mi się w ogóle nie podoba. Mam nadzieję, że następne materiały pójdzie jakoś lepiej. Maro Cobra G na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych ciekawostek, jak do innych scen na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas na tym lub innych klipach filmowych. Trzymajcie się. Cześć!